Witam wszystkich na otwarciu zimowiska Linuxowego naszej grupy trójmiejskiej użytkowników Linuxa w roku 2015. Otóż mamy już trochę rzeczy za sobą. Chciałbym zacząć od małego podsumowania. Otóż nasza impreza, pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku. No jest to już kolejna edycja naszej imprezy. Mam tutaj przy okazji małe zadanie na wygranie pierwszego gadżetu, która to edycja zimowiska. Ale organizatorzy się nie liczą. Taki oto gadżet do wygrania. Ktoś tam z tamtej części powiedział? Tutaj kolega. Brawa, brawa. Zgłosiłeś się. Ale dlaczego to jest tutaj jakieś Microsoftowe? To nie promuje Linuxa. Jak to nie? Jak to nie? Chcesz pogadać na ten temat? Są tam serwery Microsoftowe na Linuxie. Dobrze, więc jest to 10. edycja, jak powiedziano. Była jednoroczna przerwa. W tym roku mamy 16 prezentacji, program całkiem napchany. Zaczynaliśmy do tej strony od 9. No i mamy w tym roku 79 zarejestrowanych użytkowników, uczestników. Będziemy testować pojemność ośrodka i zobaczymy, czy damy radę jeszcze więcej w przyszłym roku. Równolegle będzie się też odbywała na stołówce jutro sesja poświęcona Raspberry Pi, prowadzona przez Cyryla Sokolskiego. No i mamy też konkurs na najlepszą prezentację, także wykładowcy, którzy będą występować, powinni walczyć o miano najlepszego, bo warto, są cenne nagrody do wygrania. Także zachęcam do dobrego przygotowania się tych, którzy będą prezentować. Organizatorzy wymienieni tutaj na liście, można się z nimi kontaktować w różnych sprawach organizacyjnych, można ich rozpoznać po takich właśnie żółtych pakietkach. Ja nazywam się Marcin Sochacki i oprócz mnie na sali są też Piotr Marcuk, Michał Ruchowski, który jest w recepcji, i Tomek Lenartowicz, który jakoś nie dotarł. Teraz chciałbym pokrótce przedstawić sponsorów, ponieważ bez nich nasza impreza na pewno nie miałaby takiego rozmachu, jak ma w rzeczywistości. Otóż naszym głównym i wieloletnim sponsorem jest Polska Grupa Użytkowników Linuxa, reprezentowana tutaj przez baczność prezesa Darka Grzęsiste, spocznij, przez E, Darka Grzęsiste. Tak. Polska Grupa Użytkowników Linuxa wspiera nas finansowo. Dzięki czemu mamy na przykład zniżki dla przykładowców, jak również formie gadżetów. No i w tym roku również jako nową rejestracja wideo zapisów z konferencji. Kolejnym sponsorem jest firma Intel. To jest nowość w cyklu naszych zimowisk. Intel jako firma dość znana na rynku trójmiejskim dołączył i wsparł nas finansowo, jak również gadżetami. Na sali mamy zresztą przedstawiciela tej firmy, Marcina Stępnickiego, mam nadzieję. Gdzie on jest? Nie dobra. Spokojnie. Ale powinien być. Wreszcie przechodząc z grubej rury właśnie do Microsoftu już wspomnianego. Microsoft już drugi rok wspiera nasze zimowisko, no i jest to sponsor, który może wydawać się kontrowersyjny na imprezie Linuxowej. Natomiast ta współpraca dobrze przebiega i myślę, że Microsoft ma też coś do powiedzenia na temat open source. Wspiera nas finansowo i gadżetowo, o czym zresztą mogliście się już przekonać, bo dostaliście jakieś tam gadżety. Także brawa za Microsoftu i Kasi. Polska Press Internet to jest firma, która jest wydawcą takich portali jak grad.pl.
kolega Marek Oszczepiński, nie wiem czy jest obecny w sali. Niech się pokaże. A, okej. Okay. No właśnie, Marek jest przedstawicielem tej firmy i pomógł nam załatwić sponsorium. Wydaje się, że mają być jeszcze jakieś gadżety. Tak. Jakieś ciastka. Okay. No więc brawo dla Polski, bez uwagi. Konfeo. System rejestracji, z którym na pewno mieliście do czynienia, ponieważ inaczej by was tu nie było. I jest to system autorstwa Piotra Wacika, który jest również jednym z autorów. Flexisoft, Waldemar Fiedorowicz. Czy jest taki człowiek na sali, który jest mi nieznany z twarzy? Nie ma. No w każdym razie Flexisoft jest firmą o rodowodzie, powiedzmy, retro komputerowym. To jeszcze później będzie ten temat rozwijany i wspiera nas finansowo. Dziękujemy. Michał Zubryk, MZIT. Michał, gdzie siedzisz? Michał, o, tu jesteś. Okej, okay. Gadżety. O ile wiem. Jakieś? Smyczek. Dziękuję. Save the Lobby. Tutaj jest to portal, który poświęcony jest starym grom i ogólnie retro computingowi. Nie jestem pewien, co dokładnie od nich dostaję, ale robię jakieś gadżety. Wreszcie IT Commerce Radosław Maślanek. No jak widzicie, jest tutaj cały szereg osób, które regularnie uczestniczą w zimowiskach i nie tylko no, powiedzmy jako biedni uczestnicy, ale też ponieważ mają swoją działalność gospodarczą, zechcieli przeznaczyć część swoich prywatnych środków na naszą organizację, także Radek Maślanek zasponsorował zestaw kubków z indywidualnymi nazwiskami czy też napisami. Także dziękujemy bardzo za ten angażat. OSEC to jest Open Source Education Center. Jest to organizacja przeprowadzająca szkolenia, certyfikaty i tym podobne tematy. Pod szyldem tej organizacji występuje Darek Kucharak, który będzie właśnie miał wykład za chwilkę. OSEC dostarcza zestaw gadżetów na naszej imprezie. Wreszcie patronat medialny, dwa portale, dobre programy i OSWP. Dziękuję.